Witajcie, panowie wojownicy. W dzisiejszym będę grał w grę Ten Pad. Rozgrzeje się do czerwoności. Ale nie przez FIFA czy Call of Duty, a przez Tekena 7. Ale to nie wszystko. Pokażę wam też najlepszych wirtualnych czołgistów świata, a na deser zabiorę was do Montany, gdzie toczy się fabuła nowego Far Cry 5. Będę grał w grę. Umówmy się, każdy z nas zna filmy z mistrzami sztuk walki jak Bruce Lee, Chuck Norris, Steven Seagal czy Black Ninja. Dlatego uwielbiamy nawalanki, a ci z was, którzy nie znają Tekena, nie mogą się nazywać prawdziwymi wojownikami. Dobra wiadomość jest taka, że właśnie wychodzi siódma część jednej z najpopularniejszych gier opartych wyłącznie na, co tu dużo kryć, mordobiciu. Tu nie ma miejsca na litość, skrupuły czy nawet na fabułę. Po prostu po raz siódmy wybieramy jednego z naszych ulubionych bohaterów i tłuczemy naszego przeciwnika tak długo, że zaczynają mu się podobać filmy z Natalią Oreiro, albo zadajemy ciosy, po których będzie mógł śpiewać piosenki Behemota sopranem. Jak zawsze w Tekenie możemy liczyć na trójwymiarową arenę, pasującą do rozgrywki energetyczną muzykę, czy naszych ukochanych wojowników, którzy pojawili się już w pierwszym Tekenie, wyprodukowanym ponad 20 lat temu na pierwsze PlayStation. Proszę państwa, zapraszam do tańca! Round one. Fight. Ja już nie mogę się doczekać. A już za chwilę w Będę grał w grę faceci z wielkimi lufami, czyli Mistrzostwa Świata w World of Tanks i pierwszy zwiastun Far Crya 5. Będę grał w grę. Oglądacie program Będę grał w grę, a teraz coś dla miłośników gąsiennic. Ale nie takich malutkich, drobniutkich, tylko takich pancernych, z grubej rury. W Moskwie odbyły się finały World of Tanks. Drużyna Dink z Polakiem w składzie została wicemistrzem świata. Wielkie finały wygrała ekipa Tornado Energy. Finał turnieju rozegrany 30 maja w moskiewskim VTB Arena obejrzało tysiące widzów. Zmagania e-sportowców oglądał m.in. zeszłoroczny mistrz NBA Timofiej Mozgow, który przyznał, że w wolnym czasie łapie za tableta i gra w czołgi. No tak, trochę sportu w przerwie od sportu. A już za chwilę w Będę grał w grę rozłożymy na czynniki pierwsze trailer Far Crya 5. Będę grał w grę. Na tę grę fani czekają od niemal 3 lat. Far Cry z prawdziwego zdarzenia, w którym znowu mamy do dyspozycji arsenał broni i nie są to maczugi. A tak przecież było w Far Cryu Primal. Pierwszy trailer Far Cry 5 ujrzał światło dzienne. Dowiadujemy się z niego, że rozgrywka nie będzie już prowadzona w dżungli, tylko w Montanie, czyli takim stanie w USA. Na pewno znów do dyspozycji będziemy mieli otwarty świat, czyli będziemy mogli ruszać nasze 4 litery, gdzie nam się podoba. Naszym przeciwnikiem będzie groźna sekta, ale nic pokroju latającego potwora spaghetti, tylko niebezpieczni fanatycy zagrażający dobru zwykłych ludzi. Będzie dużo strzelanki i mnóstwo jazdy przeróżnymi pojazdami, a z nowości jest to, że ponoć sami będziemy mogli sobie stworzyć postać, czego nie było w poprzedniej części. Jeżeli gra choć trochę będzie przypominała zwiastun, to już teraz możecie się pożegnać ze swoimi ziomkami, wycałujcie swoje dziewczyny na zaś, bo jedyne osoby, z którymi będziecie mieli kontakt, to myszka, klawiatura i ewentualnie... pad. A już za chwilę Będę grał w grę, pokażę wam kilku świrów z internetu. Stanisław Lem powiedział kiedyś, że nie zdawał sobie sprawy z tego, ilu jest idiotów na świecie, dopóki nie skorzystał z internetu. Ja też sprawdziłem i znalazłem kilku prawdziwych, odjechanych frików. Niektórzy nerdzi udowodnili, że wychodzenie na świeże powietrze szkodzi na mózg. Ten gentleman w trakcie nagrania wielokrotnie pokazuje, że tego mózgu może mu nawet brakować. A ten pan sugeruje, że nawet jeśli jakiś miał, to już go nie ma. A jest jeszcze to. A tu sam nie wiem, czego zabrakło. Będę grał w grę. Oglądaliście program Będę grał w grę. Widzimy się już za tydzień. Nam na pewno niczego nie będzie brakowało. I niech gra będzie z wami.